W 2015 roku zdobyłeś drużynowe wicemistrzostwo Polski z Betard Spartą Wrocław. W ilu meczach wrocławskiej drużyny wystąpiłeś w tamtym sezonie? Czternastu. Wymień co najmniej czterech zawodników, którzy jeździli w Betard Sparcie Wrocław, gdy zdobywałeś właśnie z tą drużyną srebrny medal drużynowych mistrzostw Polski w sezonie 2015. Tajwo Finden, Maciek Janowski, Maksym Drabik i Tomek Andrzejak. Bardzo dobrze. Wymień zawodników, z którymi w 2015 roku zdobyłeś złoty medal młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski w finale w Opolu. Damian Drusz, Maksym Drabik i ja. Bardzo dobrze. W którym roku odbył się zjazd gnieźnieński, w którym uczestniczył Bolesław Chrobry i Otton III? Utworzono wówczas arcybiskupstwo i metropolię gnieźnieńską. Tysiąc. Bardzo dobrze, rok tysięczny. W sezonie 2018 jesteś dotychczas najczęściej wykluczanym zawodnikiem na pierwszej ligi żużlowej. Ile razy zapisano przy twoim nazwisku literkę W? 5. Bardzo dobrze. W meczu z Motorem Lublin w pokonanym polu pozostawiłeś m.in. Andreasa Jonssona. Ile medali indywidualnych mistrzostw świata i jakiego koloru ma na koncie doświadczony Szwed? Złota nie miał, srebro? Tak, jeden medal srebrny. W ilu wyścigach z rzędu możesz wystartować maksymalnie w meczu ligowym? W trzech. Bardzo dobrze. Twoim kolegą z drużyny jest m.in. Edward Krczmar. Co w tłumaczeniu z języka czeskiego na polski oznacza słowo krczmar? Dla ułatwienia dodam, że tak samo nazywa się jeden z polskich zawodników. Nie mam pojęcia. Karczmarz. Startujesz z dziką kartą w cyklu SEG w Gnieźnie. Kto został pierwszym indywidualnym mistrzem Europy wyłanianym właśnie według nowych zasad cyklu SEG w 2013 roku? Jaki Peders. Martin Waculik. Zakładając, że jesteście na drugim miejscu Start Gniezno, startujecie w barażach przykładowo. Według jakiego regulaminu rozgrywane są te baraże? Według ekstraligowego czy na ISPLZ? Ekstraligowego. Bardzo dobrze.